Rada Powiatu Wschowskiego poparła starania telewizji Trwam, OSP Siednica zwycięzcą wojewódzkich rozgrywek w halowej piłce nożnej, WSTK zagra w barażach o drugą ligę. A ponadto, niegipsowa drewniana figura Diany będzie oceniana przez Komisję Konserwatorską w Zielonej Górze, burmistrz Wschowy ogłosił przetarg na zakup energii elektrycznej, sekcja kino w CKIR co czwartek zaprasza na seanse filmowe. Środa, 7 marca, Natalia Malanowska, zapraszam na informacje. Podróże z fotografią. Tak nazywa się wystawa zdjęć dzieci z koła fotograficznego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, którą od 29 marca można obejrzeć w Baszcie. Ta wystawa jest podsumowaniem realizacji projektu. Projekt trwał w ośrodku 6 miesięcy. Projekt był sfinansowany w całości przez Fundację PZU. Pozyskaliśmy przeszło 38 tysięcy z fundacji. Łącznie przez 3 lata, bo tak braliśmy udział w projektach fundacji, pozyskaliśmy przeszło 130 tysięcy. Za te pieniążki dzieci mogły wyjechać w różne miejsca i te miejsca sfotografować. Elżbieta Ranefeld przedstawiła na marcowej sesji Rady Powiatu stanowisko popierające starania telewizji Trwam w uzyskaniu koncesji na cyfrowym multipleksie. Radni zagłosowali jednomyślnie za tym stanowiskiem. Solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami oraz wspierając głos tysięcy Polaków, apelujemy o zmianę stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przyznanie telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie. Decyzja Krajowej Rady godzi w obowiązujące konstytucyjne w demokracji zasady. Wykluczenie stacji o charakterze religijnym nie tylko narusza zasadę pluralizmu oraz zasadę równości obywateli wobec prawa, ale wręcz marginalizuje i dyskryminuje katolików. Przypomnijmy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła koncesji telewizji z Torunia ze względu na niespełnienie wymogów techniczno-prawnych. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wschowskiego Lesław Kielner, kierownik oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, złożył informację z realizacji. Biuro Powiatowe także obsługuje wnioski związane z usługami doradczymi dla rolników i w tym roku był to poziom 15 wniosków, w ubiegłym roku 9, także nastąpiło tutaj zwiększenie ilości obsługiwanych wniosków. Pierwsze pieniądze, które wpłynęły dla rolników, to były pieniądze, które wpłynęły do rolników w okresie 15 października 2011 roku. Jest to na pierwszy rok, jest to pierwszy dzień nowego roku budżetowego Unii. Agencja stara się, żeby z tym dniem jak najwięcej pieniędzy zaczęło wpływać na konto rolników. Lesław Kielner mówił też o tym, że wysokość dopłat w 2011 roku była wyższa niż w 2010, co było zasługą zmiany kursu waluty euro. Poinformował także, że od 15 marca do 16 maja 2012 roku rozpocznie się przyjmowanie wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na nową kampanię. Eliminacje wojewódzkie w halowej piłce nożnej drużyn ochotniczych straż pożarnych odbyły się w sobotę 3 marca w hali gimnazjum nr 2 we Wschowie. Zwycięzcą okazała się drużyna OSP Siedlnica i to ona reprezentowała będzie województwo na zawodach ogólnopolskich. Tak, rzeczywiście to jest po raz pierwszy taka impreza rangi wojewódzkiej, ale oczywiście on ma wymiar ogólnopolski. Wschowa podjęła się zorganizowania eliminacji wojewódzkich po raz pierwszy. Startuje 5 drużyn, w tym mistrz województwa Cybinka. Z powiatu wschowskiego są 2 drużyny, Szlichtyngowa i Siednica, która reprezentuje Wschowę. No, turniej organizacyjnie to jest dopiero początek, ale wygląda, że jest dobrze przygotowany. Przygotowania podjęło się Centrum Kultury i Rekreacji.
Jest wśród nas dyrektor biura wojewódzkiego, pani Elżbieta Polak, która nadzoruje z ramienia zarządu wojewódzkiego przebieg tego turnieju. No, myślę, że Wschowa tutaj okaże się dobrym miejscem i dobrym gospodarzem takiego przedsięwzięcia. WSTK pokonało KKS Siechnice 91-80 i zapewniło sobie walkę w barażach o wejście do drugiej ligi. Pierwsze minuty gry w Siechnicach nie zapowiadały sukcesu. Gospodarze prowadzili 18-4. Mogło wydawać się, że zapali wiatr w żagle. Tak się jednak nie stało. Nasi zawodnicy z minuty na minutę radzili sobie coraz lepiej i to oni po dogrywce cieszyli się ze zwycięstwa. Pomnik Diany ma szansę wrócić na swoje miejsce. Powstały dwie figury. Jedna autorska wykonana z gipsu, druga drewniana będącą w zamierzeniu kopią oryginału. 1 marca przed Wschowskim Ratuszem zaprezentowano drugą drewnianą Dianę, która ma zostać odlana z brązu. Autorem figury jest ludowy artysta siedlisk koło Lublina Adam Lipa. Panie Ewo, stoimy obok drewnianej figury Diany. Jeszcze nie tak dawno mieliśmy okazję spotkać się z panią przy gipsowej figurze Diany. Wiemy już, że ta gipsowa nie będzie służyła za odlew, tylko drewniana. Proszę powiedzieć, dlaczego? Dlatego, że obiecałam pani konserwator zabytków, że Diana będzie taka jak na zdjęciu sprzed lat. Najstarsze zdjęcie mamy z 1901 roku. Była ona w płaszczu, no i dlatego między innymi nie będzie tamta. Piątego marca burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka wziął udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska. Jeżeli chodzi o władzę stowarzyszenia, to został wybrany 15-osobowy zarząd składający się z przedstawicieli samorządów tworzących stowarzyszenie, ale również przedsiębiorców, a także jest reprezentant Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także komisja rewizyjna. Przewodniczącym zarządu został pan Janusz Jasiński, prezes zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Takimi, myślę, znaczącymi osobami w zarządzie są rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prezydent Zielonej Góry, prezydent Nowej Soli. Natomiast myślę, też dobra wiadomość dla Wschowy. Burmistrz Wschowy w mojej osobie został wybrany do komisji rewizyjnej wraz z burmistrzem Krosna Odrzańskiego, panem Markiem Cebulą, a także skarbnikiem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Burmistrz Wschowy ogłosił przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Wschowa oraz jednostek podległych na terenie miasta i gminy Wschowa. Wpłynęły trzy oferty. Wygrała oferta firmy PKP Energetyka SA, oddział w Warszawie, obrót energią elektryczną. Najdroższą ofertę przedstawiła Enea, czyli dotychczasowy dostawca prądu czy energii elektrycznej. Istotna jest skala zamówienia, ponieważ mówimy tutaj o dostarczaniu energii elektrycznej nie tylko do siedziby Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, ale wszystkich jednostek podległych, a więc szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ośrodka pomocy społecznej, a także części oświetlenia ulicznego. I tu mogę powiedzieć niestety tylko części, a mianowicie tych latarni ulicznych, które są własnością gminy Wschowa. Niestety większość oświetlenia ulicznego w naszej gminie to majątek Enei, która niestety nie pozwoliła, aby ich majątek był uwzględniony w tym przetargu. O rzeczywistej skali oszczędności dowiemy się pewnie po pewnym okresie rozliczeniowym. Liczymy, że będzie to oszczędność w granicach 20%. Prawie 100 drużyn z całej Polski zjedzie w piątek 9 marca do Szlichtyngowej, żeby wziąć udział w Virtus Volley Cup. To już 8. edycja rozgrywek dla najmłodszych siatkarek. Fundatorem nagrody Fair Play w turnieju jest Polski Komitet Olimpijski. Gościć będziemy około 100 zespołów praktycznie z całej Polski. Będą to zespoły z największych miast typu Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, Łódź, jak i z mniejszych ośrodków siatkarskich jak Rawa Mazowiecka czy Środa Wielkopolska.
Plan imprezy. Rozpoczynamy w piątek o godzinie 9 w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Tutaj będzie miało miejsce oficjalne otwarcie, na którym to będziemy gościć, oprócz oczywiście władz powiatu i gminy, honorowych naszych gości, olimpijczyków. I w tym roku będzie to Grzegorz Krawców, będzie to Agnieszka Wołoszyn, no będzie paraolimpijczyk, trzykrotny złoty medalista Andrzej Wróbel. Oni dokonają odpalenia znicza olimpijskiego i po tej całej ceremonii przystąpimy do rozgrywek. Rozgrywki toczone będą tutaj na miejscu, czyli w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Szlichtyngowej, w Zespole Szkół imienia Staszica we Wschowie oraz w sali OSIR-u również we Wschowie. Sekcja kino działająca w CKIR co czwartek zaprasza na seanse filmowe. Od marca sekcja kino CKIR proponuje filmy, na które wstęp jest bezpłatny, ale nie jest to cała prawda, bo raz w miesiącu chyba zdarza się jeden film płatny. Gdybyś powiedział, na czym polegają zmiany i na co mieszkańcy Wschowy powinni zwracać uwagę, idąc do kina. Tak, proszę Państwa, żeby inicjatywa mogła być realizowana i to nieprzerwanie, nie tylko latem, postanowiliśmy zmienić troszeczkę warunki, na jakich wyświetlamy filmy, a więc przeszliśmy na zasadę wyświetlania filmów niekomercyjnie, a więc nie możemy tych filmów reklamować, więc nie będą pojawiały się plakaty na miastach czy informacje o konkretnym filmie na portalach związanych z życiem naszego miasta. Natomiast jednym z niewielu miejsc, na którym możecie zobaczyć dokładnie, jaki będzie film wyświetlany, jest to portal Facebook pod adresem Kino Wschowa. Można po zalogowaniu się obejrzeć wszystko dokładnie, szczegółowe informacje są tam podane.